Rozmowa nasza będzie dotyczyć Spisza, ale przede wszystkim chciałem wyjść od waszego prywatnego, osobistego stosunku do tej kultury, bo wydaje mi się, że nie ma co filozofować, tylko zacząć od razu tak. Czemu ten Spisz, co takiego w tym Spiszu was pociąga i dlaczego akurat? Panie profesor, bo to tak siedzicie po kolei, będę was wywoływał, jeżeli pozwolicie. Dzień dobry państwu, witajcie. Tak, czemu Spisz? Bo Spisz jest mi bliski. Jest mi bliski przez osoby, które znam i które poznałam w dzieciństwie. I chyba ja nie potrafię opowiadać o Spiszu bez emocji, bo właśnie kiedy byłam w klasie trzeciej szkoły podstawowej, wstąpiłam do zespołu Małe Podhale. To był międzyuczelniany zespół prowadzony przez świętej pamięci pana Andrzeja Haniaczyka. I w tym zespole były trzy grupy. Ze Skalnego Podhala, czyli grupa z Białego Dunajca. Ja pochodzę z Białego Dunajca. Grupa Spiska z Jurgowa i grupa Orawska z Jabłonki. Przez jakiś czas też jeszcze były Pieniny i Krościenko. I to, że byłam w tym zespole, to wydaje mi się w dużej mierze zadecydowało o tym, że potem wybrałam takie studia, bo ten zespół był dla mnie taką też fantastyczną szkołą wychowania. I to nie poprzez przekazywanie wiedzy, ale poprzez to obcowanie z odmiennością kulturową. Ja pamiętam nasz wyjazd do Holandii. No i w autobusie zaczęliśmy śpiewać, rozmawiać. I pamiętam, jak moja koleżanka z Jurgowa zaczęła odmawiać Ojcze Nasz w języku słowackim. Myśmy po prostu za nie mówili najpierw, ale potem pojawiło się takie ogromne zaciekawienie. Dlaczego? I to było fantastyczne, że ja od początku byłam zafascynowana Jurgowem, zafascynowana śpiewem, tańcem i największym szczęściem dla mnie było, jak, przepraszam, zachorowała jakaś dziewczyna z Jurgowa i ja mogłam wtedy sobie po jurgowsku zatańczyć. I takie są te historie i ten Jurgów jest mi dalej bliski i cieszę się, że mogę tutaj wracać. Ostatnio byłam z grupą studentów. A nie było w tym zdrady, że się człowiek do innej kultury sąsiedzkiej przenosi, tak? Czy nie? Wie pan co, ja chyba z tym jakoś nie miałam problemu. Tyle tylko. To mi się tak podobało, że nie miałam takiego poczucia, że ja zdradzam swoją kulturę, bo jestem góralką i każdy wie, że chodzę po góralsku, urodzę po góralsku, śpiewam tańcem, ale jednocześnie ten świat Spisza, no tak jak powiedziałam, zafascynował mnie. I przez ludzi, i przez folklor. No i dzisiaj też no, tak się złożyło, że moją studentką, magistrantką jest osoba ze Spisza, którą serdecznie pozdrawiam. Też ją pozdrawiamy. Elu, czyli jakby kolejne wyznanie, natomiast może pani profesor wytłumaczysz, czemu ją tak bardzo ta kultura spiska mogła pociągnąć? No, ja myślę, że temu, bo ona jest przebogato. Nasza kultura spiska nie ma drugiej takiej na świecie. Nie, no nie ma drugiej takiej. A w Krakowie jaka jest kultura? Nie ma drugiej takiej na świecie. No, ja jakieby miała doświadczenie, no to powiem tak, no ja się urodziła na Spisu, ja jest niedziecanka, godom ze ja jest z krwi i kości niedziecanka, no i śpiska, bo moi dziadkowie pochodzili ze Spisa. I na pewno takie pierwsze moje doświadczenie to było to, że w domu my go dali gwarą, wychowała się w rodzinie wielopokoleniowej.
Pierwsze słowo na pewno na lalkę, jak Józef poznała, to była popka, na piłkę to była łabda. Pamiętam, jak dziadek go dał, Ela, idź przynieś króble do śporeta. No dziś już mało może tak w to godo, prawda? Ale to były pierwsze słowa. I posław do szkoły, no to w niedzicy w podstawówce my go dali gwarum, to było w porządku, ale w posła do liceum, do sądza, słuchajcie, tamo, kto był problem. Bo tak lubiła Polski, sadziła w takie błędy z tego polskiego, bo jo, my go domy tak. I do dziś mam z tym problem. Popatrz przez okno, bez okno go domy, pożrij bez okno. A tu jest przez okno. Więc gwara. Na pewno cymu kocham śpisto, właśnie to, że w domu mi dali, przekazali mi taką właśnie podstawę i nie zapomnę nigdy właśnie takiej w sytuacji, której już dziś ty z nima, że były ławecki przed domami i obok no, mieszkała taka świętej pamięci ciotka Fruncowa. Jak ona, słuchajcie, opowiadała. Ona miała z kolei no, podstawową skończone, a opowiadała tak, że my otwierali buzię. Potem jak były na przykład pruczki, przychodziły pruć. No to my jako dzieci lubiały słuchać, no bo oni ogadali, co się tam gdzie stało, gdzie strasyło, co się we wsi nowego stało. No i to zafascynowanie było. Poza tym muszę powiedzieć tu, nie gniewujcie się pani, że słowo spisz z języka węgierskiego sepesz znaczy piękny. I gdzie my bym wyszli na jakąkolwiek góreckę, to widać co inksego i jest przepiękny widok. No i właśnie od małego dziecka ja uwielbiała właśnie patrzeć na te krajobrazy, więc miała to w sercu. Natomiast trzeba przyznać, że wtedy, kiedy ja kończyłam edukację w szkole podstawowej, nie było wtedy takich programów związanych z edukacją regionalną i ja pamiętam jak dziś, jak pani od historii nam podała historię Niedzicy, to ja każde słowo tak się uczyła i to była dla mnie taka wielka radość. I dopiero potem, jak wróciłam w liceum do domu, no to zaczęłam więcej po prostu grzebać. No i myślę, że spisz jest moją miłością na pewno, tak mogę powiedzieć. Dziękuję. Już rozumiecie, czemu miłość jest tak bardzo ciężka do wyjaśnienia, dlaczego się kojarzy, bo podoba mi się, lubię. Bardzo, bardzo głęboka wypowiedź. Dziękuję uprzejmie, Elu. Natomiast mnie strasznie intryguje ten aspekt zakochania się, bo to jakby tu widzę u pani profesor jest tym, i u ciebie też poniekąd, czyli miłość. A Józek, ty też? Ty jakiś tak racjonalny mężczyzna by nie, ja to tam. Zero miłości, zero emocji, żadnych uczuć. No nie wiem, czy to miłość, ale jak w Jurgowie są te chwałatki, tu gazdować się nie dało, to większość uciekała z Jurgowa do Polski, kończyli szkoły, wyjeżdżali do Krakowa, no do całej Polski. Tu zostawało strasznie mało mieszkańców, młodych we wsi. No ja nie wiem, czy mu ją został. Już ponad 60 roków siedzę, bezradność będzie, bo ponad 60 roków siedzę w tym Jurgowie. Miałem to szczęście, że od strony ojca mieliśmy młyn, folusz, gąciarnię, całą taką manufakturę nad wodą. Telewizora wtedy ani internetu nie było, czyli z całej okolicy, i z Podhala, i z Osturni, i z Rzep, i z Torny Góry, z całej okolicy przychodzili do nas ze suknem, albo też z owcem, bo to więcej no, mleli z owca mąkę. No i opowiadali. Opowiadali całymi wieczorami, a jak przyszli z Osturni, to i dwa dni, bo czekali, aż się mąka umiele, albo sukno wyfoluje, czyli spali na tym suknie i czekali dwa dni. No to się nasłuchał tych opowiadań w tym młynie, w tym folusie. No szkoda, że to już się nie zachowało, już tylko jest rozpieprzone. No a od strony mamy zaś, to pochodzę z rodziny starych bacuk, którzy bacuwali w Tatrach Bielskich. No jeszcze... Twój artykuł czytałem, bardzo interesujący, mówiący o tak. Tatrach Bielskich. Tak, dziadek był ostatnim bacą w Tatrach Bielskich w Dolinie Michałcyny. To jest tu, jak się idzie na Szeroką Jaworzyńską. No, jak Hohenlohe kupił te tereny, to jeszcze przez jakiś czas pozwolił gazdować tam naszym dziadkom. Już ich co prawda zegnął z tych gór, bo nie wiem, czy wiecie, ale my mieli 79 polan w Tatrach Bielskich, w Tatrach Wysokich. Dolina Białej Wody, S.A. Podpolski Grzebień, Dolina Cięsko, Kopersaty, Michałcyno, no 79 polan, które wykarczowali górole z Jurgowa i długo, długo, długo uważali, że to jest ich własność. No dowiedzieli się tak w połowce XIX wieku, jak przegrali proces w Śliskiej Białej, no i musieli opuścić tereny Tatr Bielskich. Jest to temat strasznie słabo opracowany.
bardzo mało artykułów. No, to jest dopiero kopalnia wiedzy, którą trzeba będzie zgłębiać, no i tą krzywdę Jurgowian. Rozumiem, że będziesz dochodzić. No ja próbuję trochę, ale to są dość trudne tematy. Część dokumentów poginęło, bo musiało zginąć. No część teraz trzeba grzebać albo w Lewocy. Dowiedziałem się, że katastry mogą być we Lwowie, jak ich nie zbombardują teraz, no to może gdzieś tam jeszcze, bo to Galicja była. No to są bardzo ciekawe tematy. Nie wiem, czy tutaj jest czas na roztrząsanie tego. No ale szkoda tych naszych Polan. No ja jak idę tam w Tatry Bielskie, w Tatry Wysokie, to se tak wyobraźnią, mocami wyobraźni patrzę, jak 6000 owiec tam się pasło naszych gazdów. Hohenlohe, jak potem założył zwierzyniec, no to mu wyzyrały trowę, no i trzeba było te owce zegnać na dół. No i te szałasy, co tu moment. To jest pokłosie właśnie tych wyrócenia od tych naszych góroli z Tatr. No bo jak Kiegiel, już tak nasi górolenie, znaczy dziadkowie nie byli tak źli na właściciele, na Hohenlohego, bo to był hrabia, on ich zaproszał na różne poczęstunki, na imprezy. Natomiast byli źli na zarządcę jego dobramo, czyli Arpada Kegla. To był węgierskiego pochodzenia ten wyrobnik i on właśnie spolął te szałasy, wyganiał ich. Tu prawdopodobnie, jak gadałem, to niecała połówka, może 1/3 tych szałasów, jest 57 tu na Polanie Podokólnym. To jest niedużo część tych szałasów, co się udało zwieść wtedy, jak Hohenlohe wyrzucał tych naszych dziadków z Tatr Bielskich. Bardzo dziękuję. Pierwsza runda za nami. Oceniamy ją dobrze. Słuchajcie, druga runda będzie poważniejsza. Ta też była bardzo poważna. Natomiast ale to zacznę, nie na odwrót, zacznę od Eli może, jakby, bo już poza emocjami, spróbujmy to potraktować fenomenologicznie, czyli opisowo, nie? Jakby co takiego jest w kulturze Spisza, już nie, że jest lepsza, gorsza, to nie o to chodzi. Tylko tak jak w pigułce dla takiego ciemniaka z Krakowa, jak ja, dlaczego ja mam, co ja mam tu zrozumieć? To znaczy, jeżeli chodzi o Spisz, to na pewno tu ma ogromną rolę historia, bo początek XIV wieku tereny nasze zajmują i kolonizują Węgrzy. I przez to, że przybyli tutaj Węgrzy, prawda, i założyli miejsce... A kto był przed Węgrami? Nas to znaczy tutaj, czyli kto tu jest nas? To znaczy, to są dyskusje, natomiast osadnictwo, jeżeli chodzi o Spisz, to druga połowa XIII wieku, najstarsza miejscowość na polskim Spiszu, to jest miejscowość Frydman i wynikałoby, że tą miejscowość założyli Polacy z tego względu choćby nawet, że kościół jest pod wezwaniem biskupa krakowskiego Stanisława. Natomiast tereny te były tu niezasiedlone, bo gdybyśmy oczywiście sięgnęli do paleolitu, to w paleolicie pojawił się tutaj człowiek. I teraz tak, przez 6 wieków należymy do państwa węgierskiego. Więc od początku XIV wieku do I wojny światowej jesteśmy w granicach państwa węgierskiego. Oczywiście wiemy, że Węgry też potem uzależniły się od Austrii, ale taka ważna data, kiedy powstaje państwo dualistyczne Austro-Węgry, ma to też tutaj takie odniesienie do naszego Spisza, że zostaje wprowadzana madziaryzacja do szkół, czyli na nasze wioski, gdzie mówimy gwarą spiską, należącą do dialektu małopolskiego, pojawia się nauczyciel, który uczy w szkole języka węgierskiego. Ja jak byłam młodsza, no to tak chciałam przeprowadzić jakieś tam wywiady i udawało mi się znaleźć parę takich starszych pań, gdzie one mówiły zdania, które się wyuczyły po prostu w szkole. Trudno było dziecko po prostu nauczyć w języku węgierskim. Ja tu nie będę mówić, ale raz to się takiego, powiem państwu, wstydu najadłam, jak było spotkanie na zamku i chciałam się przed Węgrami pochwalić, że umiem coś po węgiersku. I powiedziałam przekleństwo. Tak, właśnie. I to Węgrzy powiedzieli, że to jest bardzo brzydkie. Już dzisiaj wiem, że nie wolno tego publicznie... No u nas niewinne. A może tu jest jakiś Węgier? Zapytamy. No to brzmi brzydko, podobno bardzo. Basam tere tete. A non tak go dała babka. No. Więc, ale tak wracając dalej do historii tego regionu, czyli teraz tak, skoro przez 6 wieków
administrują ten teren Węgrzy, więc siłą rzeczy na nasze tereny jest wprowadzona terminologia administracyjna, terminologia związana, prawda, z jakąś pocztą, z jakąś, nie wiem, z jakimiś przedmiotami. Czyli na przykład powiem dzisiaj, ja się dzisiaj ogodziła do reklika. Reklik to właśnie z języka węgierskiego, a reklik jest z barsiunu. Barsiun to jest na język polski właśnie aksamit. Czyli słowa, które funkcjonują jeszcze właśnie dzisiaj, no to jest właśnie taka też piękna nasza cecha naszego regionu, pochodzą właśnie z języka węgierskiego. I tych słów nikt do tej pory nie zbierał, nie badał. My tak po domowemu to robimy, że jak złapiemy jakiego Węgra, to go pytamy, to na pewno jest z węgierskiego, on jak kiwnie głową, ze hej, ze się dogodumy, no to wtedy go zapisujemy sobie do naszego słownika. I takich słów my tak gdzieś mniej więcej zebrali około 50. I jakby mogła się pochwalić, że trochę umiem po węgiersku, możemy powiedzieć? Si, tak. No to tak, słuchajcie, no to jest tak, to się już pochwaliła za to reklik, barsiun, galer to kołnierz, gumbicki, ha, bo mam patrzeć jakie paradne, to są, gumbicki to są guziki, lawor to jest miednica, pulka to jest indyk, sior to jest rząd, hotar to jest granica, po co chodzi, co jest? Co to ten sior znaczy? Sior do rządu, tak trzeba. Myślę, że rząd tak ustąpmy się do sioru. W takim znaczeniu. Ale na przykład powiem Państwu jeszcze taką ciekawostkę, tak trochę może odbiegnę od tego, że jak kiedyś prowadziłam zespół regionalny i byliśmy na Węgrzech i zaczęliśmy śpiewać niedaleko młyna wyrosła wierzbina. Słuchajcie, my śpiewamy po polsku, a oni śpiewają po węgiersku. Więc to jest właśnie charakterystyczne dla naszego regionu Spisza, że te wpływy węgierskie, które mamy i które są widoczne do dnia dzisiejszego w gwarze, w śpiewie, bo śpiew to są czardasze, muzyka, strój, nasz strój nie ma powiązania tutaj z północą, bardziej te wpływy idą po prostu z południa. Poza tym zwyczaje jeszcze, które też mamy ciekawe, na przykład ogrywanie moi, chodzenie z koniem, też do nas przyszły z południa, a już nie mówiąc o architekturze. O architekturze można byłoby bardzo długo mówić. Na przykład w każdym prawie kościele na polskim Spiszu wyposażeniu kościoła mamy figury świętych królów węgierskich, Stefana i Władysława, bądź właśnie Emeryka. Niesamowita ciekawostka, proszę Państwa, Spisza i to niestety niewykorzystana. We Frydmanie znajdują się piwnice dwukondygnacyjne, które mają 200 lat i one były przeznaczone do przechowywania wina. Kasztel we Frydmanie, więc ciekawość, to piękno Spisza, które jest, ma się tutaj ono też wyrażać w tym, że mamy pewne właśnie zwyczaje, ale również i zabytki, które tylko tutaj występują. Zamek Niedzica, jedyny węgierski zamek w Polsce. Dobrze, bardzo dziękuję, że rozumiemy więcej. Pani profesor, a pani dołoży coś do tego poza tym, bo rozumiem, że wpływy węgierskie, czyli ten madziarskość, to ma znaczenie dla specyfiki spiskiej. Zapewne, chociaż ja tu już nie przebiję, pani. Ale nie tylko Węgry. I to jest fenomen kultur pogranicza. Właśnie dzisiaj też o tym mówiłam, tak, że oczywiście pogranicze rodzi często konflikty, ale pogranicze jest też no, taką przestrzenią, gdzie można poszerzyć swoje horyzonty, gdzie właśnie przenikają się ze sobą wpływy różnych kultur. Tak naprawdę przecież, jeżeli mówimy o Spiszu, ale też o Podhalu, przecież ta kultura kształtowała się na gruncie spotkania różnych kultur, grup etnicznych, zawodowych i też no, to jest fenomen. Jak to się stało, że z tej mieszanki powstała taka grupa jak chociażby no, Spiszacy czy górale podhalańscy, bo i Węgry, ale przecież też wpływy niemieckie, ale przecież też mamy silną falę osadnictwa wołoskiego. Oczywiście tutaj poddają wątpliwość badacze, czy rzeczywiście ci pasterze wołoscy dotarli na tereny polskich Tatr, ale niewątpliwie ta tradycja ukształtowała naszą kulturę i spiską, i podhalańską. No i potem ten okres, kiedy
zaczęły przybywać tutaj osoby z północnych terenów Polski. I one też wniosły coś niesamowitego do tych naszych kultur. Tak naprawdę to, że dzisiaj się spotykamy, to komu zawdzięczamy? Stefanowi Właśniewskiemu. Tak. Który jest? Tak. No właśnie, że to zauroczenie, że właśnie osoby z zewnątrz, które tutaj przyjeżdżają, i tak było też w przypadku Podhala, tak naprawdę przyczyniły się do tego, że ta miejscowość, ta miejscowa ludność uświadomiła sobie, że przecież ta nasza kultura niesie w sobie dużą wartość, skoro fascynuje innych. No i właśnie, jak z tą fascynacją? Najpiękniejszy Spisz, ja powiem, że najpiękniejsze Podhale, jest taka przyśpiewka. Syćkie piękne stroje, no piękniejsze moje. No to jak moje, to nie twoje, nie? No właśnie, i jak to wszystko uzgodnić? Prosta zasada, powinniśmy być dla siebie w swojej różnorodności. Panie profesor, piękny, piękny sforum. Gratuluję. Tak. Natomiast oczywiście, no nie byłbym sobą, gdybym nie spytał o podziały, no bo mnie to bardzo interesuje. Jesteśmy w Polsce, tu i teraz. Żartuję, to aż tak dzisiaj nie dochodzimy. Ale powiedzcie mi tak dokładnie, bo się zastanawiam cały czas nad tym, jak byłem młodszy, to niewiele wiedziałem o Spiszu, to dla mnie to było Ganzegal, górale. I sobie to wszystko do jednego worka wrzucałem, czy to byłem w Zakopanem, czy byłem tutaj, kompletnie, czy na Orawę, w ogóle nic nie rozumiałem różnic. I teraz pytanie jest zasadnicze dla mnie, czy to samo, co powiedziałaś na temat wpływów madziarskich na Spiszu, spokojnie nie dałoby się powiedzieć o Podhalu. No bo to też przecież te wpływy były. Zatem gdzie jest ta różnica? Muszę to zrozumieć. Nie. Wszyscy chcą zrozumieć. Jaka jest różnica, granica? Przepraszam, no jest, to mówię. Jest granica, Krzysztof, prosta, bo Spisz, te 14 wsi, 15, bo się Niedzica podzieliła, to jest to tak zwane Zamagórze Spiskie i tu trzeba wyjaśnić, że ono nie było w zastawie tych 14 miast spiskich, w tym zastawie za Władysława Jagieły, bo niektórzy mylą, że to było też to starostwo spiskie, że Jurgów, Czarna Góra, że ono też było przez te wieki aż do rozbiorów, co prawda ale dwa lata. Może przed powiedzmy, co to z tym zastawem, tak? Bo to, żeby było wiadomo, o co chodzi. No to był to zastaw, tu Ela by może dokładniej powiedziała, ale to chodziło o to, że Władysław Jagiellończyk chciał pożyczkę na wojnę. Tak, bardzo. Ja przepraszam, tak wyrywam, ale ja historyczka, histeryczka, to wiecie, rwie się. To mamy pół godziny wykładu. Nie, no to nie wiem państwo, czy wiecie, że my w Polsce, był taki rok, że mieliśmy pełny skarbiec, a był to rok 1412 właśnie, bo wtedy już było po bitwie pod Grunwaldem i krzyżacy polscy musieli zapłacić bardzo wysoką kontrybucję wojenną. Król Zygmunt Luksemburczyk, on ciągle prowadził jakieś wojny, lubił też sobie i po tam zabawić, prawda, jakieś, no ale dobra, niech będą te wojny. I król se pomyślał tak, no pójdę do Jagieły, popytam go, żeby mi pozycył pieniądze, nie? No ale myśli se Jagieła, nedy pozycy mu pieniądze, a ten jak mi nie oddo, to co be? I potem go domu tak, wiesz co, jak ja ci pozycym pieniądze, a było tego baż dużo, bo ja z 37 tysięcy kup groszy praskich oblicyli, że to jest 7,5 tony czystego srebra, to baż dużo. I wtedy Jagieło za tą pozyconą kwotę otrzymuje od Węgier 16 miast spiskich. To jest dokładnie, byśmy powiedzieli tak, że 16 miast spiskich, ale one nie stanowiły jednego terenu, tak, tylko były takie właśnie enklawy, takie wyspy. Starostwo spiskie było na zamku w Starej Lubowli i tam właśnie te trzy miasta spiskie to była Stara Lubowla, Podoliniec i Gniazda, a pozostałe 13 miast spiskich sobie tam funkcjonowało. I dziś jest łatwo je rozpoznać, bo jak jeździmy po słowackim Spiszu, to wszystkie te miasta spiskie mają kolumnę, na której stoi figura Matki Bożej, bo właśnie rodzina Lubomirskich, starosta spiscy, oni byli katolikami, a tam było morze właśnie reformacji. I jeszcze wam powiem, że Węgrzy chcieli nam oddać pieniądze,
i wziąć z powrotem, ale Polsce to przynosiło dochód. I niestety się Polska na to nie zgodziła. I jeszcze tą jedną ciekawostkę powiem, bo to jest bardzo ciekawe, że wiecie co, że insygnia władzy królewskiej by nam były zginęły w czasie potopu szwedzkiego, gdyby nie starostwo spiskie, gdyby nie Spisz, proszę Państwa. Bo wtedy zostały one przewiezione do zamku w Starej Lubowli. I dzisiaj można tam zobaczyć kopię właśnie tych insygniów. No, no dobrze, teraz Józek dziękuję, przepraszam, bardzo, Józku, ta glosa była potrzebna. Tylko ja bardzo dziękuję za ten wykład. Józek zapomniał, o czym mówił. Ja bym to nie powiedział tak. Jak pani profesor, no, choć też wiem tą historię, no bo wiem, że tu były cały czas te górne Węgry i dziadek, tak jak i tu Helagodotys, chodził do tej węgierskiej, mamy elementarz do dzisiaj dziadków z węgierskiej szkoły, no i lubią się popisywać tą gwarą węgierską, nie dużo umiał, ale jak się gdzieś pojawią na Węgrzy, to tam dość tak. No i już tu, jak ten festiwal organizujemy, to już to wspominałem, że nie ruszając się z chałupy, 4 razy zmieniał obywatelstwo. No bo był Węgrem do I wojny światowej, do 18 roku. Jak Polska uzyskała po I wojnie światowej niepodległość, stał się automatycznie Polakiem, co nie miał wpływu na granicę, chociaż niektórzy tu z Podhala pojechali do Paryża, jak było się rozstrzygały, czy plebiscytowe, bo miał być plebiscyt, plebiscytu nie było. No w grunże dziadek się stał Polakiem. I tak był cały okres międzywojenny, w czasie okupacji, pierwsze tuś, teraz właśnie ty zgodamy, że pierwsze wojska słowackie tu najechały, a spo Zakopane i potem Pomyślenice. No i w czasie okupacji był Słowiokiem, a później zaś Polakiem po II wojnie światowej. Także widzicie, jak musiał się uczyć słowackiego i węgierskiego i polskiego. No a granice z Galicją, czy z Podhalem mieliśmy za wodą. Także poniekąd to było dobrze, bo się dobrze przemycało. No to wystarczyło do opony nakłaść towaru, puścić zgrapę i już było na drugiej stronie wody. No albo w drugą stronę. No ale te granice tu właśnie wpływały na życie no dobrze, ale i dziadka, i nos po tym. Ja ciągle mam odpowiedzi na moje pytanie. Pytałem o Podhale, a jakby rozumiecie, czy jakby ta specyficzność jest uchwytna? Czy nie? No bo to jest dla mnie pytanie, bo czy to jesteście... No ale to powiedzcie człowiekowi prostemu, No jest uchwytna, wystarczy, no ja niestety przepraszam, bo nie ubrała się po góralsku, załujem, Bóg się przebrała, Bóg wróciła, tak. Dzisiaj był drugi dzień zjazdu Związku Podhalan w Czerwiennym i właśnie tam odbywała się konferencja i też mówiliśmy właśnie o tych odrębnościach, w czym się manifestuje, tak? Ubranie. Ubrane jest po śpisku, choć po jurgowsku, w wersji jurgowskiej. I ten męski strój jurgowski i podhalański są sobie bardzo bliskie. Są sobie bardzo bliskie, ale już inna odmiana, trybska i kacwińska, bardzo różni się właśnie od tej jurgowskiej. Co jest bliskie jurgowianom i podhalanom? Białokosula, spinka, opasek, no kirpce, tak? Portki, ale portki inaczej haftowane, tak? Parzenica Ingso, ale też taką historię chcę tutaj... No, pięknie, kolorowo wyhaftowano. I przypomina mi się, tak, jak was krawiec, was albo nas, bo on siedzi z Bukowiny i syje portki, dla jurgowian i dla górowych, tak. I słuchajcie, usył portki podhalańsko-jurgowskie, dla wójta, na jednej nogawce wyhaftował parzenicę jurgowską, na drugiej podhalańską, tak. Tak. I kochani, i to jest piękne, właśnie taki lekki, tak, z humorem właśnie przekaz, że my możemy być dla sobie dużą wartością. A jak chodzi o ubiór kobiecy, no to tu różnice są już znaczące. Tu Sylwia by powiedziała, jak wygląda ten strój kobiecy, tam dominuje czerwień, tak, i bardzo różni się od kobiecego, tak, podhalańskiego, ale, kochani, no tutaj jest taki problem, że zacierają się te różnice. Jedno
No, zacierają i to najbardziej w babskim stroju, bo no, kobiety lubią tak podpatrywać, przenosić potem to do swojego ubioru. No dobrze, ubioru. Przepraszam, panie profesor, to, a domy? Czy jest różnica tak, żeby to no stroje, jest... ja nie widzę strojów, ale na przykład może poznam, nie wiem, jakoś inaczej. W tej chwili zanikają te różnice, tak, bo... Znaczy, ja tak usłyszała od nieraz od ludzi, że jak wyjeżdżają, przyjeżdżają z Podhala na Śpis, to widzą tą różnicę. Bo my mamy typ ulicówki. I typ ulicówki Niedzica, Kacwin. Domy są pod pewnym kątem zwrócone do głównej drogi. I mamy tak, murowane kościoły, które sięgają do czasów średniowiecza. Na Podhalu były kościoły właśnie drewniane. Poza tym, przepraszam, że zajdę się tak, może ten, ale jakie różnice? Ja bym powiedziała tak, że nie obroście się, ale my mamy trochę inną mentalność. Przepraszam, wiecie co, ale naprawdę, jak mam koleżanki z Podhala, nie gniewajcie się, no to dobrze. Jak koleżanki mam z Podhala i my ze Śpisa, no to trudno mi powiedzieć, wiecie, tak dokładnie, jako ta mentalność, ale ja to czuję. Na przykład, postaram się powiedzieć, słuchajcie, godzę się w ogóle o ludzi z gór, że są tacy hardzi. A my na Śpisu nie są hardzi. Znaczy, mamy taką, mi się wydaje, większą łagodność. I powiem tak jeszcze o takich sprawach intymnych, to na Spiszu, no wiadomo, że się teraz to wszystko zmienia, ale na Spiszu się w ogóle nie godało. W ogóle to był taki temat bardzo tabu. A na przykład ja pamiętam, jak z koleżankami się spotkała, to one godały o takich rzeczach, co ja w ogóle nie wiedziała. To tak może trochę tu żartuję. I różnica... Tak, i różnica jest to jako między Spiszem a Podhalem, no to bardzo zasadnicza to jest muzyka. Mamy czardasze i jak się na przykład słucha melodii z podhalańskiej i wejdzie muzyka śpisko, to momentalnie widać właśnie tą bardzo taką żywiołowość, bo to jest skoczny po prostu taniec. No, to... Ale nie, no muzyk pokręciła, ale może tu ktoś by mnie poparł z państwa. Ela, ja cię popieram. Bo... Łagodne jurgowianki, śpiski i harde górolki. Niech będzie. Pani profesor, wiecie co, no jurgów to ma wpływ tak z Podhala większy, ale na pewno nie dziecanki są łagodne. To tak, no ja tu niedługo, na 60 roku w tym Jurgowie, ale żonę miałem Zakopanego i kiedyś przychodzi ze sklepu i pyta się mnie, Józek, a co to jest, kiedy była NASA? Nie? Myślę, a o co chodzi? Bo w kolejce stoła baba i godzący chłop się, znaczy wodze nie właśnie, wzięła se z Białki, godzący, dość fajny ten chłop, ale kiedy był NAS? To ja jeszcze przejdę do tego, że wiecie co, ten podział tutaj u nas na Spiszu, z czego to też wynikało? Wynikało z tych granic. Moja mama, która urodziła się na zamku, dzisiaj to jest Niedzica Zamek, ale my w Gwarze nie godzimy Niedzica Zamek i no, bywam na zamku albo urodziła się na zamku, to mama jak się wrzeniła do Niedzicy, to nagle na skałki, które widziała w Sromowcach z tego zamku, godali sromowskie skałki, a kiedy przyszła do Niedzicy, godali polskie skałki. I jak na przykład... Jeszcze to dziś występuje, ale ja to pamiętam, jak my mieli religię w salce katechetycznej. Dzwoni dzwonek i ksiądz mówi, wejrzę tam Jasiu i zobacz, kto to przyszedł. Jasiu przysłał go do, proszę księdza, Polok przyjechał z jabłkami. Więc przez to, że myśmy, wiecie, była granica na Białce, należeliśmy w czasie II wojny światowej do Słowacji, to ten po prostu podział po II wojnie światowej, on gdzieś tam dość mocno po prostu funkcjonował w naszym społeczeństwie. I dużo by na ten temat można mówić. No myślę... trzeba powiedzieć, że tu płynie ta rzeka Białka i z Jurgowa nic to nie powie, że to Białka i no polsko woda. Tu jak to jeszcze tak szybciutko taką anegdotę, jak przyszedł inżynier i mierzył tu pola, robili porządek geodezyjny, no i pyta się takiego lewika, no gdzie ten Zoguzwaj się ciągnie? No on go, no ku polskiej wodzie, no czyli do Białki. Nie ku polskiej wodzie, no czyli do Białki. W twojej ryci do Białki, ku polskiej wodzie.
No ja, słuchajcie Państwo, piękny, piękny, nie wiem co pytać. Może zostawiam te mikrofony, bo pogłębicie te podobieństwa, może być dobrze. Słuchajcie, i ostatnie pytanie, jeszcze jest poważne, ale bardzo krótko, bo chciałem, żeby Państwo jeszcze mogli rozmawiać z Państwem. Albo nie, już bez pytania, w kuluarach. Bo chciałem Was zapytać w kuluarach, ale możecie odpowiedzieć jednym zdaniem. Tożsamość spiska, ona sięga ku Słowacji, czy raczej ku Polsce? Bardzo dziwne pytanie, ale rozumiecie, o co mi chodzi. Pewnie. To znaczy, ja myślę, że na przestrzeni tych ostatnich 20 lat bardzo się dużo zmieniło. Patrząc na moją rodzinną miejscowość Niedzice, no w tej chwili myślę, że jest, na pewno jest jakaś grupa osób, która czuje się właśnie, czuje przynależność właśnie do Słowaków, tak? Ale w tej chwili też jak pracuję w szkole i rozmawiamy na ten temat, to raczej tutaj jest zdecydowanie Polska, po polskiej stronie. Tylko tyle, dziękuję uprzejmie. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Mamy jeszcze całe 13 minut. Stefan tam na zegarek pokazuje. Nie, nie, macha rękami, więc jeszcze macie 3 minuty, żartuję. Także jeżeli chcecie Państwo pytać o coś Państwa, to proszę. Jędruś, który jest człowiekiem pogranicza, nosi portki góralskie i Jędruś, przyznaj się czemu. Ale nie będziemy gadać o portkach teraz, ale ja by chciał wam przeczytać jeden wiersz. Mam co prawda dwa specjalnie napisał, co by też coś inaczej było. Potrzymam pan ten. Józef, nie trzeba mi trzymać, jeszcze są, ale po maliczku. Sekundeczkę. Jędruś, a możemy ci zadać pytanie? A ja by... Nie? Tak. A pan szuka? Nie? Nie możemy? Ale zaraz, bo ja tu skupiony jest na tym. Na poezji. Na poezji, bo w sumie ta poezja... To wiecie co, jak jeszcze mamy taką okazję, jak Jędrek Suko, to ja chciała jeszcze powiedzieć, no bo... taką ciekawostka, która jeszcze jest, nie że... Nie będzie, ale on podeszł. Ale proszę, wobec tego, nie no, tylko ty, wydawało mi się, że jest i zostawię go za te chwilę. Składę coś na pan. Nie pamiętam. Mogę coś i powiedzieć, jakbyście chcieli o tych portkach rzepiskich, ale może nie tyle o portkach, mogę dwa słowa. Słuchajcie, ja się tak interesuję, taki, to nie, ja nie jestem naukowcem. Przepraszam, i tak nie będę z profesorem. Ja może troszkę inaczej podchodzę do tego, do spisza, do pewnych rzeczy i nie ze naukowcem, nie ze historykiem, ale mam jakieś swoje takie przeróżne pasje. I na przykład wieś rzepiska. Dużo ludzi godo i nawet odnos, bo to rzepiska, to przecież jest od rzepy. Ja sobie myślę, no jak ze tak od tej rzepy, a my przecież na rzepę tą, co godają w górnym ciem ze rzepa, to my godomy grule. No ale tu to gdzieś i tam powypisywane, to jest etnografowie tam opisywali rzepiska, że to jest, tego nie powiem dokładnie, repiszte coś, że niby z bałkańskiego. Z bałkańskiego, jako stromowieś, jako góra, jako coś. No i na potwierdzenie tego na przykład, bo to wystarczy troszkę poczytać, posłuchać w internecie. I są na przykład 3 góry po stronie słowackiej, tu jest niedaleko Repisko, 1259 chyba metrów nad poziomem morza. Druga góra jest w górach lewockich i to się nazywa Repisko. Trzeci tam bardziej na środku Słowacji. No to jak Repisko, to znaczy się, że góra, że faktycznie, aby potwierdzić. Mało tego, jak jeździliśmy do Liptowskiego Mikulasza i tam baseny są, w ogóle my tam na wcasy jeździli z dziećmi, to jest Dymianowsko Dolina, no tam są jaskinie. I tam na przykład znalazek, że jest hotel Repisko. Mało tego, idzie właśnie, bo ją dojdzie do ludzi na Facebooku, różnych tam znajomych. I trasa jest spinaczkowa, jakoś i trasa, bo to jest ze słowackiego, musimy sobie to jeszcze przetłumaczyć, i ty spisze Repisko. Czyli byłoby to w pewnym sensie potwierdzenie tego, że to jednak jest jakoś góra, stroma, coś, no, w ten sposób, tak można. A druga rzecz, dzięki Jaśkowi Budzowi z Czornej Góry i to jest takie słowo, jak mi podesło, mam taki link do archiwum w Budapeszcie.
I tam jest spis powszechny na Węgrzech. W Polsce był trochę później podobno, w 1715 roku. I tam są Rzepiska, w ogóle Sepeż, nie? Spisz. I tam są ci właściciele, jest to po łacinie napisane, są właściciele Rzepiska, są zapisane jako Rzepisko. I prawdopodobnie mój praprzodek, bo mogę z jakaś taka linia sła, chodzi mi o, teraz nie chodzi o Jurgwino, o Rzepiska, bo mój dziadek nazywał się Sarna, a tam jest zapisane, nie wiem jak się to cyto, ale przez cysy. Ja to se do siebie to chcę cytą Ksarna, nie? Ale to jest chyba czarnie, nie? No i tak sobie myślę, mam znajomego Węgra, Węgier z Kisku, boże on jest Szeczeny, on tu przyjeżdża, do, jego mama już nie żyje, Polka, ojciec Węgier, jest w ogóle z Budapesztu, i przychodzi tu do mnie, to takie mieliśmy wymianę i ten. I ja się go pytał, jak to ze to, bo Rzesik wycytał ze Corny, bo jest na Węgrzech też ten Ksarna, ja to tak podam, potok. I za to Corny potok, on go do niebo, po węgiersku Corny jest inaczej. No ale tak z ciekawości zaconek, znalazłem stary jakiś tam dokument w tym, w internecie, dużo fajnych rzeczy można znaleźć. I tam też gdzieś była ta właśnie Cornogóra zapisana w ten sposób. Mało tego, przysłał mi taki jeden Słowok, też gdzieś tam koło ukraińskiej granicy. I dalej jest tak, jakieś tam wierchy są i tam ty, jest dolina coś i takiego, ty jest tak samo jako Corno Dolina. Jakby w pewnym sensie, bo zaś powiem, że nie jestem badaczem, nie jestem naukowcem, ale tak dla własnych potrzeb. Można w ten sposób też gdzieś tam dochodzić pewnych rzeczy. Jasne, no, tak. Bardzo dużo można. A jeszcze wam powiem odnośnie tej, momencik, odnośnie Rzepis, nie? Jako po węgiersku Repaszwolu. Jakiś czas temu, jest pora dość dawno, dołek to do internetu i wyskoczył mi spis pasażerów okrętu, znaczy, bo nasi spisocy to przez dwie czy przez trzy granice się do Pruzy tam wjeżdżali do Ameryki i Wilhelm II. I tam są trzy nazwiska. Wilk Walenty, Pluta Maciej i Jan Dziadon. Uciekali, bo jak spolili tego Bacę, tam w Łapsach, no spolili Bacę, no wykopali go, to Antoni Kroch to opisuje fajnie książce. No to, no i patrzcie się, z takich czasem rzeczy, gdzieś się wrzuci jakieś się słowo, można coś się dowiedzieć. Tyle, dziękuję bardzo, przepraszam o ten wiersz, bo były dwa wiersze, wydawały mi się świetne. A bo mnie żona ptala popędzała, że kurczę zapomniał. Musi pan dosłać. Znowu żona. Bardzo, słuchajcie państwo, bardzo dziękuję. Bardzo ciężko kończyć. Halo, dobry wieczór. Wiersyk Walentego Plucińskiego. Opowiada o wiersyku, jak ludzie zyli w Pietrasi Dolinie. Baby były robotne, przynły lin i klaki, a chłopi syli hołcun i pletli kosyki. Zył dziadek z babką w Pietrasi Dolinie. Zyli długo, dobrze i szczęśliwie. Temu ty zjeno, z babka była chytryjsa od dziadka. Babka robotno, przynła lin i klaki, dziadek syli hołcun i rodem był od fajki. Mój tata. Bardzo dziękujemy. My musimy kończyć. Tylko, że powiem państwu jedną rzecz. Cały czas mi tak... Bardzo dziękuję za tę rozmowę państwu. Bardzo państwu za słuchanie i reakcję dziękuję. Natomiast Józek powiedział coś takiego, co mnie strasznie zastanowiło. Nie będziemy o tym rozmawiać. Bo zaczął tak, zauważyli państwo mi lekko minorowo o tym, że nie wyjechał jednak coś. To jest niezwykła rzecz, słuchajcie. Ciekawy jestem bardzo, jak wygląda to dzisiaj, w sensie młoda generacja, bo to tak naprawdę dla kogo się robi to, co się robi, dla kogo wy to robicie, czyli zachowujecie, pieczołujecie czy cokolwiek, jak to nazwać. To niezwykłe jest to, że takie coś, że człowiek zostaje u siebie w domu na swoich śmieciach, nie w centrum, nie w Nowym Jorku, czy gdzieś tam, czy w Chicago. To nie jest luzerem, tylko zwycięzcą. Ja tak odbieram tę rozmowę. Jest u siebie po prostu i to jest
Bardzo mnie wzruszyło, szczerze powiem. I bardzo Państwu dziękuję za to, coście powiedzieli o Waszej pięknej kulturze, która jest piękna i madziarska, ale troszkę różni się, chociaż podobna jest do podhalańskiej. Ja już z Krakowa wszystko powiem. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy. Debatę prowadził pan profesor Krzysztof Kieler. Jeszcze raz.